Cześć wszystkim, witam was serdecznie i wreszcie nadszedł ten dzień. Wreszcie obejrzymy sobie album Shiny. Czekaliście na to długo, przynajmniej ja czekałam na to długo, zanim wreszcie trafił w moje ręce, gdyż tam przy zamówieniu grupowym były jakieś problemy. Co prawda nie były to problemy związane z jakby osobami, które prowadziły to zamówienie, tylko to był problem z wysyłką z Korei i tak dalej, jakby not a big deal. Ale pozwólcie mi, że w sumie pokażę wam właśnie informację, jeśli ktoś jest zainteresowany Shiny albo też innymi grupami, chyba głównie SM, ale szczerze mówiąc, I don't know. Na pewno jest dużo zamówień NCT, to tutaj jest informacja. Polecam. Zamawiałam tam już kilka albumów, właśnie głównie to były albumy Solo Key, ale polecam. Zawsze super wszystko wychodzi, także nice. W każdym razie przechodzimy do albumu. Tak się prezentuje. Nie wiem, która to jest wersja. Ja gdzieś zostawię tą informację standardowo w opisie albo w tytule. Ale tak się prezentuje okładka. Nie wiem czemu, ale to tło ma strasznie dla mnie vibe dzieci z kukurydzy. Chociaż to nawet nie są liście kukurydzy, ale te tutaj kojarzą mi się tak. Także to jest ten vibe, chociaż te outfity niekoniecznie to sugerują, ale ja to tak widzę. I tu się prezentuje w ten sposób. W ogóle ten album jest wielki, czekajcie, nawet ciężko mi to ogicie. To jest moja dłoń, a to jest ten album. Jakby wow, crazy. Okej. Czyli to jest taka w sumie sztywniejsza okładka, a w środku mamy coś w rodzaju gazety, powiedzmy. Okej. Nice. Chodźmy do foto. Oh my gosh, my man. Mówiłam dziecko kukurydzy. No, cute. Bardzo mi się podobał ten koncept tego albumu w sumie. Zresztą ten comeback był taki wyczekiwany przez nas wszystkich. I oczywiście jakby zalili kawał świetnej roboty przy tym albumie, ale no jest trochę taki smuteczek, że niestety ze względu na problemy zdrowotne nie wszyscy brali udział w tym comebacku tak w pełni, w koncertach i tak dalej. Także jeszcze musimy poczekać na OT4. Ale okej. Nice. Ale może next time, ale patrzcie! Coming's back! So cute! Okej, nice. W ogóle nie byłam pewna, że on zaraz po tym albumie będzie miał swoje solo, a Kim ma kolejne solo, co jest crazy. Ale okej. Znaczy cieszę się, że dostał trochę czasu na to wszystko, a nie, że rzucili się na niego od razu tak intensywnie. Okej, dzieci z kukurydzy zgubione w labiryncie kukurydzanym, nice. Beautiful. Okej. Nice. O. Jego włosy mają jakiś vibe taki mocno perukowy, ale może to jest po prostu kwestia oświetlenia. Ale co mi wygląda jak peruka, chociaż uwielbiam tą fryzurę na nim, wygląda przepięknie. So cute. Mam nadzieję, że ma się jakiś lepiej. Okej, teraz mamy teksty piosenek. Okej. Uwielbiam tą piosenkę. To jest moja ulubiona piosenka. Ever z tego albumu. Okej. Co ciekawe jest to, że te outfity są trochę każdy w zupełnie innym stylu. Ale jakoś pasuje to do siebie nawzajem. Tą też uwielbiam. Oh my gosh. Ciężko wybrać. Trochę też ten obek właśnie jakiś taki kojarzy się z kosmitami, nie wiem czemu. Ale coś z tych zdjęć jest takiego kosmicznego. To zdjęcie jest przepiękne. Z tym różowym oświetleniem. Wow. Okej. Mega mi się podoba. Nice. Te zdjęcia też są cudowne, z takim delikatnym tłem, jakby słońce zachodziło. Mega się podobają te zdjęcia z tym oświetleniem. Super to wygląda. Wow. W ogóle mamy tutaj naprawdę mega dużo zdjęć. To jest na plus bardzo. A szkoda, że nie ma tu więcej różnorodności. To też mega fajnie wygląda. Okej, nice. Bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o CD, to jak już widać, jest ono takie basicowe z wyglądu. No mogło być fajniejsze, jakby come on. Jak już dajecie CD, to chociaż dajcie coś ekstra, wiecie, żeby ono wyglądało jakoś wow. Ale okej, zdjęcia mi się mega podobają i jest ich sporo, więc wybaczam. Niech im będzie. Okej. Ups. Nie jest to mój
ulubiony format ogólnie albumów. O czym chyba już kiedyś mówiłam. Nie lubię tych takich gazetowych wydań, ale i tak doceniam, że ma to trochę taką sztywniejszą oprawę. W sumie jest chyba dosyć podobnie wydane do tego Winter SM Town ostatniego zimowego pałacu, jakkolwiek tam się zwało. Tyle, że ten ma fajniejszy grzbiet, bo jest taki troszeczkę szerszy i na pewno będzie bardziej ustawny, co jest na plus. W albumie oczywiście jest to SM, nie zapominajmy, więc nie mamy za dużo szaleństwa, za dużo dodatków. Standardowo mamy tą książeczkę SM, doceniam chociaż, że się postarali i dali okładkę albumu. W sensie nie jest to okładka albumu, ale zdjęcie z albumu, bo je można sobie wtedy fajnie wykorzystać gdzieś do dekoracji, cokolwiek, spoczko. Mamy coś takiego wielkiego, powiedzmy, nie wiem, czy można to nazwać pocztówką, biorąc pod uwagę rozmiar, ale coś tego typu. O, cute, ma takie matowe wykończenie. No. Wygląda przeurocze w tych włosach, uwielbiam to. Myślę, że znajdzie się gdzieś na mojej ścianie. Ostatnio zaczęłam trochę dekorować tymi wszystkimi dodatkami, bo jakby, w sensie, nie jest to za darmo, bo kupiłam ten album, zapłaciłam za niego, ale wiecie, trzymałam te dodatki albo w albumie, albo w takim pudełku i ostatnio noszę taką myśl, że w sumie mogę użyć tego do dekoracji mojego mieszkania, moich ścian. Więc obecnie moje ściany są bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo k-popowe. Ale wiecie, jakby to są darmowe dekoracje, które wcale nie są darmowe, bo zapłaciłam za nie, ale są jakby darmowe, bo po prostu sobie leżą w pudełku. To jest ta słynna ostatnio na TikToku Girlmath, dokładnie. I została nam jeszcze karta. O nie, widziałam spoiler, bo podpis poznałam, okej. Okay. 3, 4 i... O, cute. Okej, to jest z tego konceptu, właśnie z tego albumu? Czy nie? A tak, to tak? A nie, faktycznie. Nie zdawałam sobie sprawy, nie zauważyłam tego, że jakby ta kurtka ma takie, widzicie, takie detale, że jest taka chropowata? Okej. Okay. Jakoś na zdjęciach nie zwróciłam na to uwagi, ale najwyraźniej to jest Mino w kukurydzy. Tak nazwałam oto tą fotokardę. Jeszcze pokażę tył, on się prezentuje w ten sposób. Cute, nice. Fajnie, mamy tutaj Oniu, mamy Mino, mamy jeszcze dwa albumy do tworzenia. Jeden pewnie będzie w formie shorta, bo to jest digipack, a drugi pewnie zrobię większe wideo, więc fajnie by było, gdyby tam się trafił Ki i Tamin. No i też fajnie by było trafić kartę Oniu, chociaż w sumie Oniu, chociaż mam jedną kartę w mojej kolekcji, to jest właśnie z SM Town, także może powinnam trafić Ki, bo Ki jest my main man i Tamina, to by było tak, wiecie. But anyway, tak się prezentuje ta oto wersja albumu. Wiecie, jest to SM, więc jest trochę biednie, ale pod względem ilości dodatków. Ale karta jest piękna i album też jest mega fajnie wydany, także jestem szczęśliwa i czekam z utęsknieniem na nowe solo Ki, bo na pewno będzie mega. W sensie ono już wyszło i jest mega. Odsłuchałam już je, bardzo mi się podoba, ale jeszcze nie mam albumu fizycznie u siebie. Ale to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!